wszystko zależy od kontuzji, od siły uderzenia. Ja na podstawie informacji, które dochodzą, no to nie jestem w stanie wywnioskować, czy to może trwać 2 dni, czy 3, czy 4. Są różne kontuzje, ale znając medycynę niemiecką, ja nie widzę żadnego zagrożenia, że Robert nie trenował. To nie znaczy, że nie będzie grał. Wydaje mi się, że ostatnie spotkanie pokazało, że grał do końca, więc aż tak źle nie jest. Widziałem jego reakcję i krótką rozmowę z Suboticzem zaraz po spotkaniu, gdzie pokazywał, że ma stuczone, ale myślę, że było źle, no to by zdecydowanie wcześniej wszedł, a tak grał do samego końca i bardziej bym tutaj uspokoił, a nie panikował. W Bundeslidze można zastąpić piłkarza takiego jak być może Robert Lewandowski, ale na tym poziomie, gdzie Robert strzelił już 6 bramek, 23 gole strzelił w Bundeslidze, to jest w sumie 29 bramek, to jest niesamowity wyczyn. I na pewno byłaby to ogromna strata. Faktem, że były spotkania, gdzie Borussia potrafiła wygrać, ale powtarzam, to była tylko Bundesliga. To już jest inny stopień ważności takiego spotkania. To jest Real Madryt i tutaj wszyscy muszą być zdrowi. I nie wydaje mi się, że Robert nie przystąpi do tego spotkania gotowy, załóżmy, w 80%. Jeżeli Robert będzie grał, to będzie gotowy na 100% i to nie podlega dyskusji. Dlatego Roberta Lewandowskiego pracuje cała drużyna i nie zapomnijmy o tym. Robert Lewandowski jest jednym z puzli, to znaczy mam na myśli piłkarzy drużyny. Borussia Dortmund jest jako całość bardzo mocna. Borussia Dortmund nie możemy mówić tylko w perspektywach samego Roberta. Jest członkiem tej drużyny i bardzo ważnym. Statystyki mówią i pokazują, że ciężko jest go zastąpić. Jest jeszcze Götze, jest Reus, to są tak samo, jest Kuba Błaszczykowski, to są piłkarze tak samo ważni jak i Robert.